Jesteśmy po weekendzie w TTZ Neustadt. Czy jest się z czego cieszyć? Sami to oceńcie. Na pewno bez kilku czołowych zawodników i nasza kadra w takiej trochę bieda wersji mogły zwiastować totalny brak emocji, jednak było inaczej. A jak było, dowiecie się zaraz. Cześć Państwu, Rudek z tej strony, a to 10.hs. Skocznia Hochfistschanze w TTZ Neustadt weszła do kalendarza Pucharu Świata za odwołane konkursy w Sapporo. Na szczęście w tym sezonie nie musieliśmy też być świadkami kserokopii turnieju z Willingen. Sama skocznia jest jedną z większych w Pucharze Świata. Pozwala na dalekie loty w okolice 147-8 metra, o czym świadczy jej rekord. Jest to też jeden z powodów, dla którego większość ski jumping family twierdzi, że niemieckie i austriackie skocznie są traktowane bardziej ulgowo. Mamy 2022 rok, a tutaj dalej są tory naturalne. Boże, czy ty to widzisz? Zaczęły się przetasowania. Kadra narodowa wybrana po konkursie indywidualnym zakopanym przez Michała Doleżala została w Polsce na treningi. Inne niedobitki, które startowały chociażby w grupie krajowej podczas tych zawodów, pojechały wraz z naszą nadzieją Polskiej Szkoły Trenerów Skoków Narciarskich do TTZ Neustadt. A byli to m.in. Tomek Pilch, Jakub Wolny, Maciej Kot, Klemens Murańka, Andrzej Stękała i Aleksander Zniszczoł. W międzyczasie zaczęły buchać informacje o pozytywach. Pozytywny okazał się chociażby Andreas Bellinger, co wraz z jego kontuzją kolana oznacza niezłe kombo, Fredrik Willumstadt i Daniel Andretande, którzy ostatecznie odpuścili sobie TTZ Neustadt. Rykoszetem oberwał też Marius Lindwik, który został oznaczony jako bliska osoba. Oraz, tak jakby Polacy nie gęsi, swoich pozytywnych też mają Piotrek Żyła, który nie omieszkał o tym w bardzo specyficzny sposób poinformować na swoim Instagramie: o Boże Święty, dajcie mi wody. Jakby nie było, mamy również pozytywne informacje, ponieważ do walki w Pucharze Świata wrócił Stefan Kraft i miał pokazać się właśnie już na skoczni Hochfistschanze w TTZ Neustadt. W Polsce trwa wielka gorączka w sprawie kostki Kamila Stocha. Jesteśmy co rusz bombardowani informacjami o tym, że jego kostka nie pozwala mu jeszcze skakać, pozwala na dosyć mało intensywny trening siłowy. Jednakże dr Aleksander Winiarski planuje dopuścić Kamila na skoczni już w przyszłym tygodniu. Pod koniec tygodnia w Ski Jumping Family zawrzało. Janek Ziobro udzielił dosyć głośnego wywiadu dla Weszło, w którym stwierdził, że praca Stefana Horngachera to był sabotaż na polskiej kadrze. Że to Stefan Horngacher odstrzelił praktycznie wszystkich skoczków urodzonych w latach 90., którzy mogliby godnie zastąpić Stocha, Żyłę czy Kubackiego. Ja pochyliłem się trochę nad tym wywiadem i jeżeli chcecie wiedzieć, co mniej więcej sądzę na ten temat i dlaczego, to Michał Doleżal jest obecnie dla nas najlepszą opcją, jeżeli chodzi o trenowanie skoczków. Dajcie mi znać w komentarzach, a taki film zostanie dla Was przygotowany. Piątek to czas treningów i kwalifikacji. W pierwszej serii treningowej świetnym skokiem popisał się Lovrokos, skacząc 143 metry, co dało mu też zwycięstwo w tej pierwszej serii treningowej przed Karlem Geigerem i Konstantinem Schmidem. Lider Pucharu Świata Ryoyu Kobayashi ostatecznie na piątym miejscu. Nasi średnio najeża, ale tak szczerze mówiąc nie ma co się spodziewać jakichkolwiek cudów, jeżeli chodzi o naszych skoczków. W drugiej serii treningowej świetnie spisał się Filip Aschenwald, zajmując ostatecznie trzecie miejsce. W niej wygrał Geiger przed Kobayashim i właśnie wcześniej wspomnianym przeze mnie Aschenwaldem. Czwarty był Halvor Egner Granerud, a piąty Daniel Huber. Po dwóch jakże przepotężnych sesjach treningowych przyszedł czas na kwalifikacje, a tam ze świetnej strony spisał się Cenepreut. Średni z braci Preutzów ostatecznie wygrał sesję kwalifikacyjną przed Ryoyu Kobayashim i Karlem Geigerem, czwartym Halvorem Egnerem Granerudem oraz piątym Lovrokosem. Z sześciu naszych do zawodów zakwalifikowała się piątka. 24 Wolny, 40 Stękała, 44 Zniszczoł, 46 Kot, 49 Murańka, 53 był Tomek Pilch. Patrząc na te wyniki stwierdziłem, że byłbym zadowolony, gdyby zapunktowało dwóch góra trzech, bo na żadne fajerwerki nie liczyłem, szczególnie że patrząc na to, w jakiej formie obecnie są nasze skoki.
Sobota to dzień pierwszego konkursu indywidualnego na skoczni w Schwarzwaldzie. Przed oczywiście zawodami mieliśmy serię treningową, którą wygrał Ryoyu Kobayashi skacząc 143 metry z ósmej belki. Drugi był Angel Aniszek, trzeci Markus Eisenbichler. Czwarty nieoczekiwanie był Robin Pedersen. Polacy? No, czego tu się spodziewać po kadrze B? 29 Jakub Wolny, 36 Aleksander Zniszczuł, 40 Andrzej Stękała, 43 Klemens Murańka i 5 od końca Maciej Kot. Wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali konkursu. Pierwszy na starcie stanął Richard Freita, który z 9 belki skoczył aż 129 metrów. Bardzo dobrze spisał się kolejny z grupy krajowej Justin Liso, skacząc 129,5 metra. Następnie przyszła kolejna Polaków, 118 metrów Murańki, 119 Kota, 118 Stękały, 108,5 Zniszczoła. Najlepiej z naszych Jakub Wolny, 121,5 metra. Bardzo dobrze spisali się m.in. Robin Pedersen, 126,5 metra, Antti Aalto, który wrócił po dość długiej przerwie i skoczył 128,5 metra, Žiga Jelar, 126 metrów, Severin Freund, 126,5 metra. Freitaga i Liso zepchnął dopiero z prowadzenia Gregor Deschwanden, skacząc na 128,5 metra. Przyszedł czas na krótsze skoki, dzięki czemu 121-metrowa odległość Jakuba Wolnego dała nam punkty. Wiatr trochę zelżał, co można było zobaczyć chociażby po skoku Petera Prełca na 130,5 metra, który zepchnął Gregora Deschwandena z prowadzenia. Świetnie spisał się Lovro Kos, który dosyć dobrze skakał w seriach treningowych w piątek, 137,5 metra i bez wahania zepchnął on swojego o wiele bardziej utytułowanego kolegę z prowadzenia. Szczerze mówiąc, Słoweńcy w pierwszej serii urządzili sobie swoje wewnętrzne mistrzostwa, bo jak inaczej można opisać skoki Timiego Zajca na 135,5 metra, cenę Prełca na 134, czy Angela Niszka na 134,5 metra. W pewnym momencie na pięciu pierwszych miejscach mieliśmy pięciu Słoweńców. Całą ich sielankę poprzerywali dopiero Geiger, Eisenbichler i Kobayashi, którzy uplasowali się odpowiednio. Karl Geiger na drugim miejscu, Ryoyu Kobayashi na czwartym miejscu i Markus Eisenbichler tuż za Japończykiem. Po pierwszej serii prowadził Angela Niszek przed, tak jak wcześniej wspomniałem, Geigerem i Lovro Kosem. Czwarty Kobayashi, piąty Eisenbichler, szósty Timi Zajc, siódmy cenę Prełc, ósmy Peter. W dziesiątce mieliśmy aż pięciu Słoweńców. Dziewiąty do tego był jeszcze Gregor Deschwanden, a dziesiąty Yuki Asato. Do drugiej serii awansowało tylko dwóch Norwegów i jeden Polak. Był nim Jakub Wolny, który ostatecznie sklasyfikowany został na 29 miejscu. W drugiej serii wydłużono rozbieg do 10 belki, dzięki czemu Jakub Wolny uzyskał 3 metry dłuższą odległość. Jednak długo nie mógł cieszyć się prowadzeniem w konkursie, ponieważ Jewgeni Klimow przysadził aż 130 metrów. Następnie po nim na czoło wyszedł Stefan Kraft ze 131-metrową odległością. Dużo dalej również skoczył Žiga Jelar, bo 133 metry. W drugiej dziesiątce drugiej serii świetny skok oddał Jan Herl, 133,5 metra, a następnie kanonada niemiecka, 130,5 Richard Freitag, 134 Justin Liso i 136 Stefan Laie. Halvor Egner Granerud odkupił swój gorszy skok w pierwszej serii 136,5 metrową odległością, dzięki czemu awansował prawie na podium z 11 pozycji. Wytransferowując do drugiej dziesiątki m.in. Yuki Esato, Gregora Deschwandena, Petera Prełca czy Timiego Zajca. Graneruda na prowadzeniu zmienił dopiero Markus Eisenbichler skacząc 132 metry, który tym samym przypuścił atak na podium. Widać, że bardzo zmęczony tym sezonem jest już Ryoyu Kobayashi, ponieważ skoczył zaledwie 131 metrów. Japończyk ostatecznie uplasował się na trzecim miejscu po swoim skoku, a w końcowej klasyfikacji zajął piąte miejsce. Szturm na pozycję lidera całego konkursu przeprowadził Karl Geiger. Jego odległość 141 metrów dała mu zwycięstwo, spychając z fotela lidera Angela Niszka oraz podium Lovro Kosa. Ostatecznie, tak jak wcześniej wspomniałem, wygrał Karl Geiger przed Angela Niszkiem i Markusem Eisenbichlerem. Czwarty Halvor Egner Granerud, dopiero piąty Ryoyu Kobayashi. Z pięciu Słoweńców w pierwszej dziesiątce zostało tylko trzech. Za to w pierwszej dziesiątce uplasowało się raz, dwa, trzy, cztery. Czterech Niemców, jeden Austriak, jeden Norweg i jeden Japończyk. Karl Geiger dzięki zwycięstwu w tym konkursie przejmuje koszulkę lidera Pucharu Świata od Ryoyu Kobayashiego i w niedzielę będzie startował jako ostatni. Co do samych Polaków, jeden punktujący Jakub Wolny jest ucieleśnieniem tego, z czym muszą niestety borykać się nasze skoki i nie widzę jakiegoś światełka w tunelu. Co do samego konkursu, wiatr w plecy wiał równomiernie. Trochę przeszkadzał, trochę nie. Zdarzyły się też takie sytuacje, gdzie skoczkowie mieli odjęte punkty, ale była to rzadkość. O loterii nie może być mowy.
W niedzielę przyszła pora na kolejne zawody na Hochfilzszanze. Kwalifikacje wygrał Karl Geiger przed Lovrokosem i Ryoyu Kobayashi. Znowu mieliśmy 5 Polaków w konkursie. Przez eliminację nie przeszedł Tomek Pilch. O 16:00 rozpoczęły się zawody w wyciąganiu, wy już wiecie czego, z wody. Z 8:00 belki świetnymi skokami popisali się znowu Freitag i Liso. Polacy skoczyli w miarę dobrze, ale niestety z piątki, jaką mogliśmy mieć w konkursie, do drugiej serii awansował tylko Andrzej Stękała. Kuba Wolny, który był najlepszym naszym skoczkiem w kwalifikacjach, okazał się najgorszym w konkursie. Zresztą pierwsza seria nie należała do jakichś wielce emocjonujących. Po 42 skokach mieliśmy 3 skoki poza 130 metr, a awans do drugiej rundy dawała nota 103,5 punktu. Zresztą pierwszy z notą powyżej 130 punktów był dopiero 7 od końca Herl, a po nim tak jakby się to rozkręciło. 135 metrów skoczył Eisen Bissler, 132,5 Laniszek, słabiej Granerud po zaledwie pół metra przekroczył 130 metrów. Swój akces do kolejnej walki o koszulkę lidera Pucharu Świata zgłosił Kobayashi, powtarzając odległość Eisen Bisslera, a zamykający pierwszą rundę Geiger zaledwie 131 metrów. Po pierwszej serii prowadził Kobayashi przed Eisen Bisslerem i Herlem, czwarty Geiger. Andrzej Stękała, 28. Na substytut emocji trzeba było czekać dopiero do skoków czołówki. Ech. Druga seria i z wyższej belki poprawili się Klimow i Czofenik. Słabiutko Stękała, a Kołdelka skoczył 10,5 metra dalej. Młodemu Austriakowi wtórował Aigner, spychając go z pozycji lidera. Jelar zabrał narty i wyniósł się ze skoczni do domku drużynowego, aby wymienić wiązanie. Dzięki czemu Daniel Huber i Filip Raimund wykorzystali świetne warunki, skacząc grubo poza 130 metr. Podobne odległości uzyskali również Yuki Asato, Konstantin Schmidt czy Richard Freitag. Wiatr zaczął wiać głównie pod narty, dzięki czemu Peter Preutz usadowił się na miejscu Daniela Hubera. Po jego skoku obniżono belkę. Liso sobie jeszcze poradził, lecz Aschenwald już totalnie sknocił wyjście z progu. Dużo lepiej Deschwanden czy Zajc. Skrzywdzony przez Horngachera Freund zaledwie 129 metrów, ale dużo lepiej wylądowane. Z pierwszej dziesiątki wyjechał Cene Preutz oraz Manuel Fettner. Porównywalnie skoczył Laje, choć i tak ustąpił miejsca w dziesiątce Kraftowi. Zajcowi nie dał rady również Granerud, a Kos postanowił też wyjść z dziesiątki najlepszych. Przed skokiem Laniszka dowiedzieliśmy się, że problemy Jelara z wiązaniami są poważniejsze niż wydawało się na początku, przez co nie wystartował on w drugiej serii. Laniszek, a później Geiger oddali świetne skoki na 143 metry. Jan Herl niestety nie wykorzystał wiatru. Przed skokiem Eisenbichlera wiatr ucichł, co dało mu 134,5 metra, a Kobayashi stracił jeszcze 3 metry. Ostatecznie dublet w Titize zgarnął Geiger. Drugi Laniszek, trzeci Eisenbichler. Brak występu Jelara spowodował, że Andrzej Stękała ostatecznie 29, 28 Giovanni Bressadola i 27 Kołdelka. Reasumując, weekend na plus dla Geigera, na minus dla Polaków. Mimo że przyjechał trzeci, czy tam czwarty nawet garnitur do Schwarzwaldu, jest mi naprawdę przykro, bo wiemy dobrze, że każdy ze skaczących w naszej ekipie ma duży potencjał. Nie muszę chyba przypominać 6 miejsca Zniszczoła, 4 Murańki czy podium Andrzeja Stękały. Nie ma już chyba nadziei na skoczka skaczącego na poziomie top 15 w erze post 100. Skokiem weekendu jest dla nas skok Andrzeja Laniszka na 143 metry. Słoweniec mimo obniżenia belki zaatakował i wywalczył kolejne podium w swojej karierze. I to w jakim stylu? Na plus Geiger, Laniszek, Eisenbichler, Zajc, Peter Preutz i Lovrokos. In minus Polacy, Aman i Klimow. Dzięki serdeczne za oglądanie. Był to kolejny odcinek punktu HS. Mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, dajcie nam suba. Zapraszam do karty informacji, gdzie znajdziecie wszystkie nasze linki. A następny punkt HS już po Willingen. Mówił do Was Rudek, na razie, cześć.